I'm going to go ahead and try. Dobre. I lost her. Dobre. Bechu? <laughs> Is it. It's okay? On a scale from one to 10, was it a three? Ten? Okay. I'm so happy. I'll try again tomorrow. That one's not working. There we go. There we go. Na skali od 1 do 10 to jak mi poszło? What did you say? They said it went good. I, I just said you them? Thank you. You're very, you're very kind. Jesteście bardzo, bardzo mili. <laughs> On a different subject. Ale zmieniając temat. It's very cold. To jest naprawdę zimno tu. Isn't it? Prawda? It takes me. Yes? No? Tak, nie. Yes. Yes. Is anybody walking here?: Anybody?: Oh, some of you.: yes, Yeah. Yes For me, it, it takes me about 15 to 20 minutes to walk here. And I'm walking very fast.: ja idę. And by the time I get here, my ears are frozen and my face is going numb. I zanim to do to mi uszy już zamarzają, a twarz po prostu staje się taka pięcie. And, and then I come in the building. I wtedy wchodzę tu do środka. And I feel very warm. I nagle czuję jak tu jest gorąco. So I'm happy to be here tonight. Więc cieszę się, że jestem tutaj. And I'm happy I'm not outside more than 15 to 20 minutes. I cieszę się, że nie muszę być na zewnątrz dłużej niż 15 minut. I want to talk to you this evening about the biblical concept of power. Chciałabym uh, dzisiejszego wieczoru mówić uh, troszeczkę o koncepcji biblijnej na temat power. What, what, yeah, power. What is, the, what, is the, what is the Polish word for power? Słowo uh, polskie brzmi moc. What is it? Moc. Moc? moc. So but you just say it like that? Moc? Yeah. <laughs> but see the word the word in English is power. In angielsku it's to power, tak? Yeah. moc. It's powerful. Takie you don't say. Power. Mocy. power. It's not power. It's to power. Jest moc. Okay. This is the idea. I taka jest ta and in order to introduce the subject of power this evening, I have to ask you a question. Raise your hand if you have ever heard of a Bugatti Veyron. Podnieście ręce, jeżeli słyszeliście o takim samochodzie, co się nazywa Bugatti Veyron. Anybody? Tylko a Tylko panowie słyszeli o tym samochodzie? No a, women? Żadne kobiety? This, you've heard? You a, know? No dobra, są Be, because some because pewnie jakiś pan powiedział tobie o tym samochodzie, prawda? The women have never heard of the Bugatti Veyron. Ale jeżeli nie słyszeliście o tym samochodzie. Because it is generally a man's thing. To pewnie dlatego, że to jest taka rzecz, którą mężczyźni się interesują. Są takie kobiety, które takie Bugatti będzie fascynowało. Ale co to w ogóle jest? Listen very carefully. Posłuchajcie. It is the fastest street legal car on earth. Jest to najszybszy samochód, który może jeździć na ulicach na ziemi. It is very fast. Jest bardzo szybki. And it is beautiful. I jest piękne. work of art. Jest dziełem sztuki. It is art on wheels. To jest takie dzieło sztuki na kółkach. Moving fast. Bardzo szybko się porusza. The top speed is 431 km/h. I osiąga prędkość 431 km na godzinę. Ten samochód kosztuje 2,2 miliona dolarów. na samochód. To jest naprawdę wielka ilość pieniędzy. But I have a friend who owns one. Ale znam takiego przyjaciela, który taki samochód właśnie posiada. Very rare. One są bardzo rzadkie. A więc mam taką możliwość, żeby zapytać mojego przyjaciela. Czy mógłbym pojeździć z twoim Bugatti? He was a new friend. To był nowy kumpel. It was the first time i had ever been to his home wtedy u niego w domu. my wife was there moja żona była ze mną, and i said to him can i drive your bugatti and my wife was standing behind me a moja żona stała za mną, and she was looking at him I na niego, and she was saying I mówi, <laughs> but i saw her from my peripheral vision and i said I said, Silence, woman. <laughs> and I turned to him again. May I drive your Bugatti? I said, No, I don't think so. Nobody has ever driven it except for me. Because it is so expensive. To dlatego, że on jest tak drogi. And it is so fast. I tak szybki. It is dangerous. To po prostu jest niebezpieczne. I said, do you have insurance? Mówię, ale czy masz ubezpieczenie? He said Tak? Yes. I said We're fine. No to wszystko gra. It's no problem. <laughs> nie masz żadnego problemu. It's insured. Przecież jest ubezpieczony. He said, oh, I don't think so. Mówię, nie, nie wydaje mi się. I said, if you allow me to drive your Bugatti, Mówię, jeżeli pozwolisz mi pojeździć w twoim Bugatti. I will use to ja <laughs> będę potem mówić o tym samochodzie w swoich kazaniach. He said, a on powiedział? "OK, Dobra. <laughs> it <was that> easy. <laughs> to było takie proste. ego. Dlatego że to Bugatti w tym momencie było połączone z jego ego. He said, I will drive first. Ale tak, ja so he got in the driver's seat więc and za I got to, in the passenger side. Byłem po and we pulled out of his driveway and he began to drive down the street very, very slowly at first So we were out of the city aż z and then suddenly with no warning i nagle bez żadnego ostrzeżenia he pushed it to the floor po prostu dał gaz it was exhilarating I to było niesamowite my body was sinking into the seat i could feel the g force moje ciało po prostu się wkleiło w to siedzenie czułem to moc it was a great experience to było naprawdę niesamowite doświadczenie so then he slowed down and he stopped Potem zwolnił i zatrzymał said, samochód. Okay, it's your turn. Powiedział, dobra, teraz twoja kolej. So we seats. Więc zamieniliśmy się miejscami. And he had never been in the passenger side. I on nigdy nie siedział w tym samochodzie po stronie pasażera. I put my seat belt on. Zapiąłem się. And he put his on. I on też zapiął swoje pasy. And I looked at him and I said, are you ready? Spojrzałem na niego i zapytałem się, jesteś gotowy? And he said, no. on mówi, nie. <laughs> I said, Here we go. And I began to accelerate. A little faster. A little faster. Just cruising along. Looking for his permission. It's his car. I need permission. So I look at him, and finally he says, Okay, go. So I dropped it to the floor. And we were moving so fast that I was afraid to drop my eyes just for a second to look at the speedometer. As we are accelerating the to speed in a matter of seconds jak tak przyspieszaliśmy do tej prędkości he is here this large confident man on tam siedział ten wielki potężny i pewny siebie człowiek and he began to scream like a little girl and reach for things on zaczął krzyczeć jak mała dziewczynka szukać jakich punktów zaczepienia there was nothing to grab ale nie było czego się trzymać I glanced down again, just very quickly. And he was making so much noise that I had to slow down and stop. I said again. He said no. <laughs> so we went back to the house. It was an exhilarating experience. This car has a lot of power.

Czym jest to Bugatti? What is it? Co to jest? It's a driving machine. Tak, to jest pojazd. It was designed by the engineers Został zaprojektowany przez inżynierów po to, żeby jeździć, po to, żeby osiągać prędkości. Ale mam teraz takie bardziej intymne pytanie.

Wasze umysły, wasze serca, wasze ciała zostały zaprojektowane przez wielkiego inżyniera, aby działały w najlepszy możliwy dla nich sposób przez pewien rodzaj benzyny. Just like the lights are powered by electricity, tak samo jak te światła napędza elektryczność, and the automobile is powered by gasoline. I tak samo jak samochód jest napędzany benzyną, the human being psychologically, emotionally and behaviorally is powered by a very specific fuel source. Look at I w sposobie, it with me. jaki się zachowuje. potrzebuje pewnego rodzaju benzyny żeby funkcjonować i teraz spójrzcie razem ze mną I'm sorry to keep interrupting. It's okay. You talk too long. <laughs> <laughs> okay. Że ja za długo mówię, mówitaj. Galatians 5. Galatian 5. Verses 5 and 6. I tam mamy uh, wiersze 5 i 6. Look at these verses with me. Spójrzcie na to. This is amazing. To jest naprawdę niezwykłe. This will absolutely change your life. To co tu jest napisane, Zmieni wasze życie. Galatians 5, verses 5 and 6. Galatian, 5 rozdział, wiersze 5 i 6. Ok, go ahead and read them. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei, usprawiedliwienia z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Ok, this. Scripture is extremely important. tutaj części, te fragmenty Słowa Bożego są niezwykle ważne. First of all, notice in verse 5. Spójrz tutaj w wierszu piątym. Righteousness is by faith. Sprawiedliwość pochodzi z wiary. Everybody say that out loud with me. Righteousness is by faith. Powiedzcie to razem ze mną na głos. Sprawiedliwość pochodzi z wiary. Altogether again. Jeszcze raz, Sprawiedliwość pochodzi z wiary. So far we're clear, right? Rozumiemy się? Teraz spójrzmy na wiersz 6. Mowa tutaj o obrzezaniu, ponieważ była to taka rzecz, która była kontrowersyjna w tamtym czasie. Tutaj można cokolwiek Pisać. Sabbath keeping uh, zachowywanie sabbatu, vegetarianizm, cokolwiek, the principle is the same, zasada jest ta sama, so in Jesus Christ, a więc w Chrystusie, circumcision nie. or non circumcision avails nothing. Ani obrzyzanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. Not for the attaining of righteousness. Nie w tym, aby osiągnąć sprawiedliwość. Why again? Dlaczego? Because righteousness is by what? Bo sprawiedliwość pochodzi z. What is it? Faith. By faith. But look at verse six now. Ale zobaczcie w wierszu szóstym. Faith that works by love. Wiara, która jest czynna miłości. Now, in your version, I think it says faith that is manifested in love, right? Mm -hmm. W naszej tutaj wersji polskiej jest napisane wiara, która objawia się w miłości. Some English versions also give that same translation. W innych uh, angielskich wersjach też jest podobne tłumaczenie. My faith manifested in love. Czyli moja wiara, która się objawia w miłości, którą. Objawiam światu. But that's not what it says in the Greek. Ale w grece tak nie jest napisane tutaj. Nor in my version of the Bible in the English. Ani w mojej wersji Biblii po angielsku. It says faith works by love. Jest tam napisane, że wiara działa przez miłość. It's not my love. To nie jest moja miłość. It's God's love. To jest Boża miłość. And the word here that is translated works i to słowo które tutaj jest przetłumaczone jako działanie, czyli czynna. a Greek word. Listen very carefully to the word. To jest greckie słowo. The Greek word is energeo. Znacie to słowo energeo. In English E N -G E R O. W angielsku E N E R G E O. Energeo. energeo. From which we get the English word energy. Skąd pochodzi angielskie słowo energy czyli siła albo moc. Power. Moc. So this is how the text reads. I w ten sposób ten tekst możemy przeczytać. Verse 5 Czyli wiersz 5 Righteousness is by faith. Sprawiedliwość pochodzi z wiary. And faith is energized by love. Jest zasilana przez miłość. Czyli teraz wszyscy razem sprawiedliwość pochodzi z wiary, a wiara jest zasilana miłością. That's the whole concept I tutaj jest cała ta koncepcja There are specific elements. Są pewne składowe, które Czyli sprawiedliwość. To jest ten cel. That is the aspiration. To jest to, do czego dążymy. Faith wiara. That is the vehicle. To jest ten pojazd. That is the car. To jest ten samochód. That is the locomotive. That is the machine. To jest ta maszyna, ta lokomotywa, And love. I miłość That is the fuel source. to jest ta źródło benzyny to, źródło to jest ta energia righteousness is by faith and faith is empowered by god's love mm -hmm. sprawiedliwość pochodzi z wiary a wiara jest zasilana bożą miłością a więc przemyślcie to bardzo uważnie You cannot attain righteousness Nie możecie zdobyć sprawiedliwości faith. bez wiary. Agreed? Сказача? According to the text. Według tego tekstu, prawda? You cannot attain righteousness without faith. Nie można osiągnąć sprawiedliwości bez wiary. Yes? Prawda? Yes. Okay. But listen now. Teraz słuchajcie. But your faith cannot be activated unless it comes into contact with God's love. Ale wasza wiara nie może się obudzić, jeżeli nie spotka się najpierw z miłością Bożą. Think about it like this. Pomyślcie o tym w ten sposób. The Bible says in the book of Romans Że każdemu człowiekowi dano cząstkę wiary. Na miastkę wiary. Everyone, każdy. Bez they believe in Jesus or not. Bez na to, czy wierzą w Jezusa czy nie. Just like we all have a reasoning faculty, logic, Tak samo jak każdy z nas ma rozum. Każdy z nas ma sumienie. I każdy z nas ma własną wolę. Similarly, we all Podobnie. Każdy z nas otrzymuje cząstkę wiary. But just because you have reason doesn't mean you are using it all the time. Ale tylko dlatego że mamy rozum to nie znaczy, że go używamy przez cały ten czas. Many people have the rational faculty, but they're not using it. Wiele osób posiada rozum, ale go po prostu nie używa. If I stand on the edge of a cliff and I jump, Jeżeli stanę tutaj, prawda, na samym na samej krawędzi i skoczę, It doesn't mean I do not have the rational faculty. To nie znaczy, że nie posiadam rozumu. It means I'm not using it. Ale że po prostu go nie używam. It's there. Jest tam, but I'm not using it. Ale nie korzystam z niego. The Bible says every person has faith. Biblia mówi, że każdy człowiek posiada wiarę. But it is dormant or inactive. Ale może ona być uśpiona, nieczynna. But then, according to the Bible, ale potem według Biblii: Faith is awakened, wiara się budzi by God's love. poprzez miłość Bożą. Tak jak w bajce na temat śpiącej królewny. Ona śpi, ona nie jest nieżywa. i tak jak śpi sobie. jest tylko jedna one która może can awaken her. Ma tylko jedna moc, która może ją zbudzić. And it is of course the kiss of Prince Charming. I to jest oczywiście pocełunek wspaniałego księcia. Ladies, is that how your husband wakes you up in the morning? E, tutaj do pani się chciałbym zwrócić, czy tak właśnie was budzą wasi mężowie kiss? rano takim całusem? I won't ask. Nie będę pytał. <laughs> okay, faith is there. A więc wiara jest. But it awaits the kiss. Ale ona czeka na ten pocałunek Bożej miłości. This is vital to understand. To jest kluczowe, żeby to zrozumieć. Why? Dlaczego? Because we cannot attain righteousness. Dlatego że nie jesteśmy w stanie osiągnąć sprawiedliwości. By trying Poprzez swoje by effort, wysiłki? By willpower? Poprzez siłę by swojej woli, poprzez dyscyplinę. And you cannot exercise faith w ten sam sposób nie można e, wierzyć. By simply trying hard enough. Po prostu przez próbowanie. Jeżeli samochód nie ma benzyny, to simply will not drive. You can push it. You can take it to po prostu nie pojedzie. Możecie go pchać. Możecie go wziąć na wzgórze, a steep. Part and you can let it coast, Możecie go spuścić z pagórka i będzie sobie tak zjeżdżał. will come to stop. Ale w końcu zatrzyma się. A car will not drive fuel. Samochód nie pojedzie bez źródła energii, bez benzyny. And a human being cannot live without love. A człowiek nie stanie żyć bez miłości. Your mind, your heart, and your body. Wasz umysł, wasze serce i wasze ciało. The whole human person. Całość, wszystko, się, na co wy się składacie, zostało or engineered by God to operate by love. To stało tak zaprojektowane przez Boga, aby działało pod wpływem miłości. Think about this. Every day we experience it. Każdego dnia tego doświadczamy. Science is proving that this is true. Nauka rzeczywiście udowadnia, że jest to prawdą. On the human level. Jeżeli chodzi o nas ludzi. For example. Na przykładu. If I meet Jessica for the first time. Gdybym ja po raz pierwszy spotkał Jessica, Hello, my name is Tai. Cześć, nazywam się Tai. What is your name? Jak się nazywasz? And then I reach out my hand. Actually, <laughs> I don't know how we're going to do that with the microphone, but i shake your hand. Potem uścisnę mi dłoń. It's a very simple greeting. To jest bardzo right? proste przywitanie, prawda? But science is proving something. Ale nauka coś chciała, udowadnia nam coś. The simple exchange of hello, how are you. Takie proste dzień dobry, cześć, jak This się masz. This contact, ten, e, ten dotyk increases the white blood cell count in the body. Od razu zwiększa ilość białych e, krwinek w organizmie. So the immune system is better prepared to fight off sickness and disease. Yfstreama mien nasze układy immunologiczne są lepiej przygotowane do tego aby radzić sobie z wszelkimi chorobami. Is there anybody here who is feeling a little bit weak like maybe you're getting a cold or something? Anybody? Czy jest, tu, czy jest tu ktoś taki kto może się trochę kiepsko czuje może czuje się jest zambiony. Oh, it's cold. Ktoś jest tutaj, jest zimno, maybe you're getting sick. Okay, this lady dobrze, jest tu ktoś, tak? Would somebody please shake her hand? Proszę, uścisnijcie jej dłoń. Peter, shake her hand. She's Proszę, right there next to you. Proszę, uścisnij dłoń. She needs your help. Ona potrzebuje twojej pomocy. No, no, right there next to you. Aisha, look to Peter. Peter are you blind? Back here. No nie widzisz, on ona tam jest. Oh, okay. <laughs> no dobrze. Good job, Peter. The sick girl was sitting back there. Okay. So, here is science. A więc tutaj jest nauka. Let me give another example. Chciałbym wam podać inny przykład. And this is a very important one. Is it it's important, right? Yes. To jest ważny przykład. There is something that we are told from an ancient scientific experiment. Mówię nam się, że z pewnego starego eksperymentu. How many of you have heard of? frederick the holy roman emperor maybe you have read about him in the 12th century Jeżeli ktoś z moje książki, to być może jesteście zaznajomieni z tą historią. Kto zna know historię? Okay, a few of you. Dobrze, jest parę takich osób. have to remind you. To ja wam przypomnę. Okay, so a so Frederick was a very powerful man. Był człowiekiem, który miał wielką i i był też takim maniakiem na punkcie własnego ego. I miał takie taką zachciankę. He thought to himself, what language will children grow up to speak if never spoken to? I zastanawiał się, a jak to będzie z dziećmi, które nigdy nikt ich nie nauczy jak mówić? Jakim językiem będą operowały? If they grow up in silence, jeżeli dorosną w ciszy, what is the natural language of man? To jaki jest ten naturalny język człowieka? And Frederick thought it must be German. I Frederick myślał sobie: "To na pewno niemiecki. I hope not. Mam nadzieję, że nie But he thought it will be German for sure. Ale mówi, to na pewno będzie język niemiecki. So he took babies away from their mothers at birth. <laughs> A więc matką zabierał dzieci przy porodzie.

Dlatego, że obawiał się, że jeśli te opiekunki będą dotykać te dzieci, to te dzieci nawiążą z, nim jakiś, z nimi jakiś kontakt i będą do nich przywiązane. And then they would be tempted to speak. I wtedy może one by chciały do nich do tych dzieci przemawiać. So you may not speak to them and you may not touch them. nie wolno wam mówić do nich, a nie je dotykać. So what Jak myślicie, co się wydarzyło? of you who have read the story tell everybody else. Ci z was, którzy już znacie tę historię, powiedzcie innym. What language did they grow up to speak? W Jakim języku te dzieci zaczęły mówić, jak dorosły? language. Żadnym języku Dlaczego? One nie przeżyły, one umarły. dzisiejsza nauka, Mówi, że też takie coś ma miejsce. Nie wiem, jak nazywa się to po polsku, ale ten angielski termin oznacza niezdolność do egzystencji. W szpitalu w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono podobne badanie z dziećmi, które urodziły się za wcześnie. Te dzieci podzielono na dwie osobne grupy. Jedna z tych grup była traktowana tak jak zwykle. czyli była zamknięta w inkubatorze? With feeding tubes. I tam podłączone były jakieś różne rurki. The second group of babies. A ta druga grupa was treated with the incubator Również, uh, pod and also with the feeding tubes były te łurki, które te but dzieci. they did one thing different a few times each day Kilka razy dziennie, the nurses reached their hands into the incubator do and they touched the baby's hands and arms and the feet and the tummy and the face Dzieci tak delikatnie po rączkach, po nóżkach, po brzuszku. Tak delikatnie dotykały. I to wszystko. And the babies who were I te dzieci, które dotykane były, more rapid body weight. Nagle zaczęły rosnąć szybciej, przebierać na masie. survival rate. I również przeżywały częściej, the babies that were not niż te dzieci, których nikt nie dotykał. this? Dlaczego? So many studies are now proving tak wiele badań w tej chwili e, dowodzi. że human beings are człowiek został zaprojektowany dla miłości. Jeżeli tutaj mamy powiedzmy dwie starsze osoby. Bardzo już sędziwe, może mają 90 lat.: i the one old man, i jeden pan starszy is alone. jest sam. He wakes up. Budzi się rano. He's alone. I jest sam. All day. Cały dzień. And then the other old man. A drugi z kolei. He wakes up. Rano wstaje. And some children come to visit him and play games with him. I wnuczki przychodzą go odwiedzić i grają z nim w gry. Who will live longer? Który z nich będzie żył dłużej? The man with human contact. Ten, który ma z the man who is with the children, the man who is laughing. Ten, który jest z dziećmi, który się so all of these studies are proving something. It is not just food that we need, not nie. just water that we need. Nie tylko jedzenia, ani wody. Human beings are psychologically and emotionally and biologically designed for love. Ludzie są zaprojektowani i psychicznie, i emocjonalnie, i fizycznie dla miłości. So, this is a window. A więc to jest pewne okienko. the higher reality. Przez które możemy wejrzeć na wyższą rzeczywistość. którą God created us in His own image. jest to, że Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo. We are not evolutionary animals. Nie jesteśmy zwierzętami, które powstały na drodze ewolucji. We are creatures of the divine image. Jesteśmy istotami, które noszą podobieństwo Boże. God created mankind in his own image. Bóg stworzył ludzi na swój obraz. But what is that image? Ale jaki jest ten obraz? The Bible says: "God is love. Pismo święte mówi, że Bóg jest miłością. So, according to the Bible, Więc według Biblii. God created human beings. Bóg stworzył człowieka. for love. Dla miłości. That's all. To wszystko. The lights are powered by electricity? A światła palą się dzięki elektryczności. The car, the automobile is powered by fuel, by gas? Samochód jeździ dzięki benzynie. And the human being Is powered by love. A człowiek działa przez miłość. Not only do you and I need human love. Nie tylko ja i ty potrzebujemy ludzkiej miłości. But we need God's love. Ale potrzebujemy Bożej miłości. And that's what Paul is teaching us. I właśnie apostoł Paweł tego nas chce nauczyć. Paul is telling us. Mówi nam, that our salvation is dependent on coming into contact with god's love. że nasze zbawienie uzależnione jest od tego czy spotkamy się z bożą miłością. but what does this mean on a practical level? ale co to znaczy w sensie praktycznym? go in your bible to second corinthians chapter 5. otwórzcie drugi koryntian rozdział 5. second corinthians chapter 5. we will see paul talking about the same idea i widzimy, jak tutaj apostoł Paweł mówi o tym samym. But now he will add some details. Ale tutaj jest więcej szczegółów. 14. Wie, wiersz 14. Go ahead and read verse 14. Bo miłość chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. So Paul says the love of Christ. Więc Paweł pisze tutaj, że miłość Boga. In my version, it compels me. Tutaj w angielskiej wersji pisze, że napędza mnie. powoduje, że coś czynię. I think in your version, what is idea? Me. A więc tutaj w polskim jest, że nas ogarnia. But the idea is stronger. Ale Tutaj ta koncepcja jest trochę silniejsza niż typowa Nie chodzi o to, że ta miłość nas otacza. Ale ona powoduje, że działa. Ona porusza mną z punktu A do punktu B. It is a power source. Jest to źródło mocy. So we have to ask the question. Więc musimy zadać sobie pytanie: What does it empower me to Do czego daje mi moc? Verse 15. Werset 15. A umar za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Widzicie o co tu chodzi? The love of Christ compels me, Miłość Boża 14. Me. Porusza mną. Werset 15. I w wierszu 15. It moves me to cease living. For who? Mnie do tego, abym przestał żyć dla kogo? For, who? for myself. For myself. Oczywiście, abym przestał żyć dla siebie samego. And to begin living for somebody else. I abym zaczął żyć dla kogoś innego. What is the word that we use for this idea here living for myself? Jak się nazywa ta koncepcja, że żyję dla siebie? Jakie słowo używamy, żeby to określić? What is that called? selfishness, selfishness. Samołstwo, right. egoizm. This is the natural human condition. To jest stan, w którym ludzie normalnie się znajdują. Ellen White says something very fascinating about sin. Ellen White pisze, mówi o czymś, co jest niezwykle fascynujące, a when dotyczy she, grzechu. In the book Steps to Christ, W drodze do Chrystusa, when she speaks of the fall of mankind, gdy mówi o upadku ludzkości, she says this. Mówi tak: selfishness took the place of love. Samolubstwo zajęło miejsce miłości. That's the sin problem. I to jest ten problem grzechu. That's the fall of man. To jest upadek człowieka. God created us to live by his love. Bóg stworzył nas abyśmy żyli dzięki jego miłości. To live for others. Abyśmy żyli dla innych. But the fall of mankind led us to live for ourselves. A upadek ludzkości sprawił, że teraz żyjemy dla siebie. And Jesus comes to heal us, to rectify the situation. A Jezus przychodzi po to, żeby nas uzdrowić, po to, żeby uratować tą sytuację. Do you see what Paul is saying? Czy widzicie o czym tu mówi Paweł? When I encounter the love of Christ gdy spotkam tę miłość Chrystusa, gdy like upajam się nią jak wodą, kiedy spożywam ją jak pokarm. To ona mną porusza. It moves me to cease living for myself and to begin living for Him. Ona powoduje, że przestaje żyć dla samego siebie, a zaczynam żyć dla niego. So the love of Christ breaks the power or the spell of selfishness in my life. A więc miłość Chrystusa jakby łamie ten czar samołubstwa w moim życiu. And then it has another effect. Coś in verse 16 therefore from now on we know or consider no one according to the flesh now in your version does it say the flesh okay so the word here in the greek is carne from which we get the idea of the carnal nature Skąd wywodzi się koncepcja tej, tej natury ciała? To oznacza, że kiedy zacznę pić i jeść, spożywać tą miłość Chrystusa, to nie tylko przestanę żyć dla samego siebie, nie tylko zacznę żyć dla Jezusa, ale zauważcie, I do not regard any other human being according to their natural carnality, to their natural fallen sinful state. Otąd już nie będę znać jego stanu, dla niego. We're all sinners. You know that about me, I know that about you. Ja wiem, że ty wiesz, że ja but this text is telling us something extremely important. Ale ten tekst mówi nam o czymś niezwykle ważnym. Gdy ja rozumiem miłość Bożą dla mnie. Gdy rozumiem jego przebaczenie, jego łaskę dla mnie. Ja jestem grzesznikiem, ale on mi przebaczył dzięki swojej łasce. Paul says Apostol Paweł mówi: that This changes the way I see people. To zmienia sposób, w jaki ja potem postrzegam innych. I do not regard you any more according to your natural fallen sinful state. Przestaje cię według twojej upadłej natury. I don't see people according to what they are. Nie widzę ludź, ludzi ludźmi takimi jakimi są. I see people according to their potential in Christ. Ale widzę ludzi takimi jakimi są przez potencjał jaki mają w Chrystusie. So the love of Christ changes all of our relationships. A więc miłość Chrystusa zmienia wszystkie nasze relacje. There is an old saying. Jest takie stare powiedzenie. And it goes like this. Które tak brzmi. If I refuse to forgive you. Jeżeli ja nie chcę tobie przebaczyć. To znaczy, że palę most, przez który ja, któregoś dnia, będę potrzebował przejść. Jest to pewna taka prawda psychologiczna. Jeżeli nie będę chciał tobie przebaczyć z powodu twoich grzechów. to I am circumventing the possibility to ja sobie ucinam możliwość otrzymania przebaczenia. Prawda jest taka, że jestem grzesznikiem, któremu przebaczono. And Paul says that this should impact the way I relate to you. I apostoł Paweł mówi, że to powinno zmienić sposób, w jaki odnoszę się do ciebie. It's a very simple equation. Me, it, to jest bardzo proste równanie. Jeżeli Bóg kocha mnie i ja to rozumiem, to ja zacznę cię you to zacznę ciebie kochać. If I do not love you. Jeżeli ja ciebie nie kocham, then I do not realize the love of God for me. To znaczy, że nie dostrzegam miłości Bożej dla mnie. This is why John says in First John. To dlatego Jan mówi w pierwszym liście Jana, if you say that you love God, jeżeli mówisz albo twierdzisz, że kochasz Boga, but you hate your brother, ani nienawidzisz swojego brata, you're lying. To jesteś kłamcą. You only love God as much as the person you love the least. Tak kohasz Boga bardzo jak kochasz osobę, którą najmniej kochasz. It's a very very heavy truth. To jest taka bolesna prawda. But Paul is preaching straightly to us. Ale apostoł Paweł mówi bardzo wyraźnie. He is telling us that the love of Christ I mówi nam, że miłość Chrystusa porusza nami. To begin living for him rather than for ourselves abyśmy zaczęli żyć dla niego ra raczej zamian niż żyć dla siebie and it radically changes how I see you I zmienia sposób radykalny sposób jaki poszczegam ciebie and how you see me i sposób jaki ty poszczegasz mnie If I am forgiven jeżeli mi przebaczono. by God's grace dzięki łasce Bożej then this will overflow in forgiveness. To to powinno wypłynąć przebaczeniem w stosunku do innych ludzi. Apostle Paul goes on and explains something that helps us to understand this idea. Apostoł Paweł dalej e, stara się nam wytłumaczyć, o co chodzi w tym. He says in verse eighteen. Wierszu osiemnastego mówi. That God has reconciled us to Himself. Że Bóg pojednał nas sobą. through jesus and he has given us the ministry of reconciling others I nam, czyli dał nam and then in verse 19, mm. I w 19 paul defines the reconciliation of god Paweł tutaj czym jest to he says god has reconciled us Mówi, Bóg nas z sobą. to himself he has reconciled us to himself by not counting że nie zaliczył nam naszych upadków. What does your version say? Counting sins or imputing sins or It says counting. Counting, A więc ta koncepcja, która tutaj jest, jest niezwykle ciekawa. Think Pomyślcie o tym w ten sposób. With question. Zadajmy sobie takie pytanie hipotetyczne. If right now Gdyby każdemu z nas tutaj obecnych dano dokładnie to na co zasługujemy. What would that be? To co by to było? What are they saying? They're not really saying anything, they're mumbling. <laughs> Death. Death. just immediate od razu po prostu by nas nie było. If we are sinners, skoro jesteśmy grzesznikami. And the wages of sin is death, a zapłatą za grzech jest śmierć. But we are not dead, a my żyjemy what is happening? to co w ogóle się dzieje? To znaczy, że Bóg nie zalicza nam naszych grzechów. Bo gdyby to robił, we would cease to przestalibyśmy od tak po prostu istnieć. The fact that we are alive, sam fakt, że my istniejemy i żyjemy, proof of God's grace. Jest dowodem na to, że Bóg działa swoją łaską. But now Paul says, ale teraz mówi apostoł Paweł, because God is not holding our sins against us, ponieważ Bóg nie zalicza nam naszych upadków. What should our attitude be toward others? Jaki powinien być nasz stosunek względem innych? Also, an attitude of reconciliation. Powinien to być również stosunek pojednawczy. Oftentimes, the church is filled with condemnation and judgment. Bardzo często w kościele jest dużo krytyki, jest dużo osądzania. The surest test that the gospel is not understood. Najpewniejsze test, który objawia, że, nie rozumiem, że ludzie nie rozumieją Ewangelii, to jest to, jeżeli w moim sercu znajduje się jakieś osądzanie względem Ciebie albo potępianie Ciebie. Jeżeli jest jakieś tam szeptanie do siebie albo złożeczenie. Jeżeli dostrzegacie błędy innych ludzi i komentujecie na ten temat, nawet taki bardzo religijnie poprawny oh, sposób, Jessica, no, Nie uwierzysz, co ten brat w ogóle robi. I don't want to tell no, ale nie chcę ci powiedzieć tego. Ale, ale musimy się za niego modlić, więc muszę ci powiedzieć. Tak, really? naprawdę. If there is condemnation in my heart toward you, jeżeli w moim sercu odczuwam potępienie dla ciebie, then I have not received, to znaczy że ja nie otrzymałem the love of Christ for me, miłości Chrystusa dla mnie. the surest revelation of the love of Christ, najpewniejszym objawieniem miłości Chrystusa is love for others, jest miłość dla innych ludzi Biblia nas uczy bardzo wyraźnie. Że sprawiedliwość pochodzi z wiary. A wiara porusza się miłością, jest energetyzowana Bugatti, miłością. Bogaty jest pojazdem. It is designed for speed. Został zaprojektowany po to, żeby osiągać pewne prędkości. And I wymaga benzyny. Człowiek, ja i ty zostaliśmy zaprojektowani do tego, aby działać pod wpływem miłości Bożej. Jest jedna rzecz, która jest ważniejsza niż innego. I to jest to, abyśmy my zapoznawali się z Bożą Miłością coraz bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. More and more and more to partake of God's love. Coraz więcej, abyśmy byli uczestnikami Bożej Miłości. I that Jest to najważniejsza część chrześcijańskiego doświadczenia. I Nie mogę wyprodukować sprawiedliwości. Nie mogę wyprodukować wiary Ale jest jedna rzecz, którą mogę zrobić. look mogę patrzeć. Mogę przyglądać się Mogę mogę... Uczyć się, i can become acquainted się with the beauty of god's love and the more i know it the more i will be empowered tym moc będę posiadać, my faith will be activated uaktywni, and righteousness will begin to manifest in my life you probably will never have an opportunity to drive a bugatti Być może nie będziecie mieć takiej możliwości, albo przejechać się takim bogaty. Ale pewnego razu spotkałem mojego przyjaciela i już nie mogłem wsiąść ten samochód. Ale będziecie mieć taką możliwość, aby mieć swój udział w miłości Chrystusa. Każdego dnia. Zatrzymajcie się. Look to Jesus and ask Him to empower by His love. Let's pray together. Please stand. Our gracious Father. Thank you for your love. Thank you for the righteousness of Christ that is by faith. Dziękuję Tobie za sprawiedliwość, która, która należy do Chrystusa, a która jest przez wiarę. Jest to wiara, która działa przez Twoją miłość. W imieniu Jezusa. Amen.